Józef Laska, policjant i żołnierz konspiracji. Października 1939 roku cywilne władze niemieckie wydały odezwę nakazującą pod groźbą najsurowszych kar stawienie się do służby wszystkich funkcjonariuszy przedwojennej policji państwowej, którzy 1 września 1939 roku znajdowali się w służbie czynnej. Policję Polską Generalnego Gubernatorstwa, tak zwaną granatową, utworzono 17 grudnia 1939 roku na podstawie rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka. Szczególne zasługi na rzecz polskiego państwa podziemnego oddał komendant posterunku Policji Polskiej w Bobowej Józef Laska, policjant II Rzeczpospolitej, który w okresie okupacji niemieckiej był funkcjonariuszem powołanej przez Niemców Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, a jednocześnie żołnierzem struktur konspiracyjnych pseudonim Orlicz. Józef Laska urodził się 3 listopada 1898 roku we wsi Jasień, gmina Okocim w powiecie brzeskim, w rodzinie chłopskiej. Był synem Kazimierza i Marii z domu Łanocha. Gdy ukończył 6 rok życia, zaczął uczęszczać do szkoły w Jasieniu, którą ukończył w 1912 roku. W lutym 1913 roku ciężkie warunki bytowe zmusiły go do wyjazdu do Niemiec. Mając ukończone zaledwie 14 lat, wyjechał z grupą robotników sezonowych do Frankfurtu nad Menem. Pracował na roli i w ogrodnictwie do 1916 roku, czyli do czasu poboru do wojska austriackiego. Służbę wojskową odbył w 12. Pułku Dragonów Cesarsko-Królewskiej Kawalerii Austro-Węgier z Ołomuńca. Uczestniczył w walkach na frontach rumuńskim i rosyjskim. Po zakończeniu wojny i powrocie z frontu 25 listopada 1918 roku wstąpił do nowo powstałej Żandarmerii Polskiej w Brzesku. W 1919 roku przeszedł do Policji Państwowej, pełniąc do 1926 roku służbę w powiecie jasielskim. Następnie przez rok w stopniu starszego posterunkowego służył w Pilźnie, powiat Dębica, a od 1927 roku w Brzostku, powiat Jasło. W latach 1934-1937 był komendantem posterunku w Nawojowej, powiat Nowy Sącz, a przez kolejne kilka miesięcy komendantem posterunku w Ujściu Ruskim, powiat Gorlice. Ostatnim przedwojennym przydziałem Józefa Laski był posterunek w Bobowej, gdzie od 1937 roku sprawował funkcję komendanta w stopniu przodownika. 14 sierpnia 1921 roku Józef Laska zawarł związek małżeński z Emilią z domu Paszkiewicz. W chwili wybuchu II wojny światowej i napaści Niemiec na Polskę, Laska jako funkcjonariusz Policji Państwowej wycofał się wraz z wojskiem na wschód, docierając do Bubrki pod Lwowem. Tam został rozbrojony przez wkraczających Sowietów, trafiając do niewoli, z której udało mu się zbiec. Przedostał się na tereny zajęte przez Niemców. W Jarosławiu po raz kolejny dostał się do niewoli, tym razem niemieckiej. W czasie przemarszu kolumny jeńców dopisało mu szczęście. W Przeworsku udało mu się zbiec. W lutym 1940 roku został wezwany przez sołtysa Stróżnej do stawienia się w starostwie w Gorlicach.
poinformowano go, że został powołany zarządzeniem władz niemieckich do pełnienia służby policyjnej jako komendant posterunku Policji Polskiej, tzw. Granatowej, w Bobowej. Funkcję tą pełnił do lipca 1944 roku. W styczniu 1941 roku na polecenie komendy obwodu ZWZ Gorlice rozpoczęły działalność komórki wywiadu, które były prowadzone przede wszystkim przez policjantów z lat międzywojennych oraz funkcjonariuszy Kripo. Początkowo nosiły nazwę sztafet ochronnych. W 1942 roku przemianowano je na wywiad ochronny. Tworzenie tej formacji na terenie obwodu Gorlice powierzono komendantowi gorlickiej placówki Kripo, Janowi Ferńskiemu, pseudonim Sęp. Do zadań sztafet ochronnych należała ochrona ludności polskiej przed represjami okupanta oraz dostarczanie związanych z tym danych wywiadowi ZWZ AK, a ponadto zdobywanie broni i amunicji, ujawnianie konfidentów i agentów gestapo. W skład siatki wchodził m.in. listonosz Antoni Padoł, który dostarczał Lasce listy przychodzące na nazwisko Kazimierz Wróblewski od osób, którym załatwił przejście przez granicę. Ponadto Padoł wspólnie z Marianem Szafrańcem i Tomaszem Pękalą zatrzymywał listy kierowane przez konfidentów do żandarmerii oraz gestapo. Listy takie kontrolowano i jeśli zawierały donosy, niszczono, ostrzegając zagrożonych i przekazując nazwiska donosiciela władzom podziemia. Prawie cały skład placówki Policji Granatowej w Bobowej działał w strukturach miejscowego ZWZ AK. Oprócz Józefa Laski, m.in. Józef Kandela oraz Jan Hebda. Obsada posterunku pomagała ściganym przez gestapo Polakom oraz Żydom. Świadczy o tym ostrzeżenie przez Jana Hebdę, Jana Święcha, przed grożącym mu aresztowaniem po tym, jak sąd niemiecki skazał go wyrokiem zaocznym na karę śmierci. Innym przykładem jest ukrycie przez Hebdę na posterunku policji w Bobowej, a następnie wyprowadzenie poza miasto Żyda ściganego przez Niemców oraz udzielenie pomocy podczas likwidacji getta w Bobowej Żydówce o imieniu Gienia i jej narzeczonemu, których ukrywał kilka dni na strychu swojego domu, a następnie pomógł im w dotarciu do Krakowa. Z kolei Józef Kandela przechowywał broń u rodziny Olszewskich w Brzanej i podobnie jak Hebda dostarczył ją miejscowym oddziałom partyzanckim. Ostrzegał też osoby ścigane przez gestapo. Bezpośrednią opiekę nad Steinhausem z ramienia AK sprawowali Józef Laska, pseudonim Orlicz, i Marian Szafraniec, pseudonim Junosza ze Stróż. Szafraniec dostarczał profesorowi dodatkowe kartki na żywność, korespondencję oraz dopomógł wraz z Laską w wyrobieniu nowych dokumentów. Profesor Steinhaus wspominał: zapoznaliśmy się z niejakim panem Szafrańcem, który wraz z panem Laską był opiekunem wszystkich tej opieki potrzebujących. To on poprawiał w księgach meldunkowych błędne dane, co na przykład było potrzebne, gdy ktoś z tak zwanej Galicji chciał, jak my, przenieść się w roku 1942 do dystryktu krakowskiego. Pan Szafraniec przywoził nam z Bobowej jakieś ekstra przydziały mąki, konfitur, cukru. Profesor w swoich pamiętnikach wspominał Laskę następująco. Oprócz tego znalazł się człowiek, który swoim sprytem i odwagą umiał pokrzyżować niejeden niemiecki plan. Tym człowiekiem był pan Lasko, komisarz Policji Bobowskiej. Dzięki niemu setki ludzi uniknęło więzienia, tortur i śmierci.
Inną formą pomocy, w jaką był zaangażowany Laska, była organizacja przerzutów Polaków i Żydów na Węgry. Z pomocy tej skorzystała Irena Maciejowska, która została przewieziona na Węgry, dzięki czemu ocalała, a po wojnie wyjechała do Izraela i osiedliła się w Tel Awiwie. Przewożeniem osób przez granicę na Węgry zajmowała się także wspomniana rodzina Cieluchów ze Stróż oraz Rysiewiczów z Wilczysk. Pomoc, jaką okazywał Józef Laska, była bardzo szeroka. Oprócz wystawienia fałszywych dokumentów dla osób ściganych przez gestapo, Orlicz ostrzegał osoby zagrożone aresztowaniem oraz organizował dla nich lokale, w których mogli się ukryć. Zaopatrywał także w kartki żywnościowe osoby wysiedlone z terenów wcielonych do Rzeszy. Józef Laska udzielił również pomocy doktorowi Mieczysławowi Brandowi, który był narodowości żydowskiej. Zaopatrzył go w fałszywe dokumenty i dał chwilowe schronienie, jednak szczegóły pomocy nie są znane. 22 grudnia 1942 roku dr Brandt przesłał do Laski list z życzeniami bożonarodzeniowymi, w którym czytamy: Drogi, czcigodny panie komendancie, nie dałem do tej chwili znaku życia, bo i po cóż. Pragnę jednak, choćby tylko z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia, dać wyraz mej ogromnej sympatii i czci, jaką wyrażam dla czcigodnego pana i jego krystalicznego charakteru. Józef Laska ściągnął także z przymusowych robót w Niemczech pracownika gminy w Bobowej nazwiskiem Borczuch, pisząc fikcyjny telegram, w którym zawiadomił, że jego żona jest ciężko chora i musi wrócić do domu. Wymieniony więcej do Niemiec nie powrócił. Innym razem Laska zwolnił z aresztu Kazimierę Potoczek. Została ona zatrzymana przez Niemców i oddana do dyspozycji posterunku policji granatowej w Bobowej z poleceniem wywozu na roboty do Niemiec. Podobnie zwolnił z aresztu Ludwika Wieczorka, który również był zatrzymany przez Niemców. Profesor Steinhaus na kartach swojego pamiętnika zanotował. Co parę tygodni Niemcy naznaczali brankę niewolnika, to znaczy nakładali na wieś kontyngent ludzi na wywózkę do Niemiec. Ale te zarządzenia rozbijały się w dużej mierze o bierny opór ludności i spryt ludzi takich jak pan Lasko. A tuż po jego likwidacji przeprowadził tam ukrywającą się córkę Halberstama, rabina bobowskiego. Na prośbę rodziny Halberstama, która przebywała w getcie w Bochni i dzięki pomocy księdza proboszcza Stanisława Warchałowskiego z Bobowej zdobył 7 metry chrztu. Dokumenty te dostarczył osobiście bobowskim Żydom do getta w Bochni, służące do wyrobienia nowych kękart, w których figurowało katolickie wyznanie. Dzięki temu część członków rodziny rabina Halberstama przetrwała, a po wojnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Żydzi zostali aresztowani. Przetransportowani przez gestapo do Polski. Dalszy los aresztowany. Józef Laska ratował wszystkich bez względu na to, jakimi kierowali się przekonaniami i zasadami moralnymi. Podczas rozmowy ze swoim kolegą powiedział: Nawet złodzieja nie chcę dawać Niemcom w ręce, bo złodziejowi należy się według prawa obrona, jawny sąd i sposobność do wytłumaczenia się. Zamiast tego Niemcy zadają mu torturę, a zamiast kary więzienia – śmierć. W 1943 roku zjawił się u niego Jan Fereński, pseudonim Semp, z informacją, że został wyznaczony na konspiracyjnego komendanta Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na powiat gorlicki.
pracy niemieckiej, jeśli się postawiła policja polska, postawiła policja, udawała to jakiego innego dyrektorstwa. Na początku czerwca 1944 roku mieliśmy w Polsce przedstawiał dowódcy Morawskiej drużyny Armii Krajowej, gdzie są na Polską osobę układu, gdzie Stanisława Potoczka występuje co propozycji Gdańskiej. Po zlikwidowaniu posterunku policji krajowo-rejonowej pracował przy budowie okopów nad Moskwiczyką Białą. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do obrony stycznia 1945 roku natychmiastowo Józefa Leska aresztowała NKWD. Mimo interwencji ze strony władz konspiracyjnych i zebrania wielu podpisów pod petycją o uwolnienie, został osadzony w więzieniu w Sanoku. Józef Laska przebywał w Sanoku pod zarzutem współpracy z Niemcami do lutego 1945 roku. Po przeprowadzonym dochodzeniu został wywieziony jako jeniec niemiecki w głąb Związku Radzieckiego. Od marca do lipca 1945 roku przebywał w obozie w Donbasie, po czym powrócił do Bobowej. W październiku 1945 roku wyjechał na Śląsk, gdzie podjął pracę w zjednoczeniu fabryk i maszyn sprzętu górniczego w Świętochłowicach. 17 września 1953 roku Urząd Bezpieczeństwa przeprowadził z Józefem Laską na pewną rozmowę z zamiarem zdecydowania go do współpracy. Pomimo że wyraził zgodę na zaniechano jego dalszego rozpracowania, o czym świadczy międzynarodowy ślub, złożył informatorem pseudonimia 30 grudnia 1953 roku. Ostatecznie jego pracę zakończono w 1955 roku przez stwierdzoną notatką służbową z 21 lutego. W 1965 roku przeszedł na emeryturę. W 1968 roku zmarła mu żona Emilia. Przez przeszło 30 lat 1946-1977 pełnił funkcję przewodniczącego Państwowych Ogródków Działkowych ŁAN w Bytomiu, a od 15 października 1945 roku członkiem Związku Zawodowego Górników w Bytomiu. Od 1960 roku należał również do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Koło w Gorlicach.